rozmawialiśmy z panem, a czy wydaje pan pozwolenie na ten wywiad? Tak. Jak pan się nazywa? Tak, Szalajew Jurij Władimirowicz. Kiedy pan się urodził? 27. Tak. Który rocznik? 98 rocznik. W городе Апатиты Мурманской области. А где проживали? Там же. Там же. Расслабьтесь. Это интервью. Niech pan wyluzuje. To jest wywiad, to nie jest przesłuchanie. Może pan zadawać także mi pytanie, jeśli pan chce. A, faktycznie, Kasparow jest powszechnie tłumaczony, a poza tym co on z tą nową chronologią? Faktycznie, zapomniałem, że on jest zwolennikiem nowej chronologii. No dobra, ma jeden minus duży, jest zwolennikiem nowej chronologii. Pan, ja wiem, że pan jest w niewoli, wiem w jakim pan jest stanie, ale teraz może pan po prostu porozmawiać. Zwykle, po prostu po ludzku porozmawiać. Nikt pana nie zmusza do tej rozmowy. Niech pan opowie, jak pan trafił na Ukrainę. 2 marca dostałem zadanie ruszyć do swojego pułku. Mógłby pan trochę głośniej? Dostałem zadanie 2 marca, żeby policzyć skład osobowy. Jaka jest jednostka? Taka. Miasto Szali, czy Republika Czeczeńska. Tam Czeczeni głównie mieszkają, tak? W składzie osobowym? Nie, nie. Głównie byli ludzie z wyglądu, jakby, no Słowianie byli głównie w składzie osobowym, ale Czeczeni byli, ale było bardzo mało. A kadyrowcy? No nie jesteśmy z nimi w żaden sposób związani. Nie jesteście związani, tak? No dobra. Czyli Czeczeni, którzy byli tam u was, oni to byli kadyrowcy albo nie kadyrowcy? Kto to był? Oni z nimi nie są jakoś, nie są związani. A pana tytuł? Lejtenant. A stanowisko? Dowódca jednostki, znaczy dowódca plutonu, ale to oficjalnie, ale wykonywałem inne obowiązki w sztabie pułku. Tak. Tak. I jaką pan miał tam funkcję? No wysyłałem ludzi do... tak. Na służbę wysyłałem ludzi. Wydawałem też jakieś bilety na jak to się mówi? Bilety odpustne, Boże. Tak. Urlopowe jakieś bilety rozdawał. Też jakieś listy prowadził, pisał, nie wiem o co chodzi. Księgi jakieś pisał. Wszystko co jest związane z jakby z liczeniem składu osobowego. Przepustki. No tak, pan przyjechał tam i co dalej? Niech pan kontynuuje. Nie, tutaj wy przyjechali. Tutaj, gdzie przyjechałem? Nie, tam, gdzie pan przyjechał. Tam, gdzie były już zbiory. W Republice Czeczeńskiej wszystko się zaczynało, tak? Nie, tam u nas punkt stałej dyslokacji. Tam mamy punkt dyslokacji. Оттуда я выдвинул
вернувся на територію в Україну. Там рушивам на терен України, там наш полк стоїть. Через які населені пункти ви приїжджали по дорозі? Через які пункти, через які місцевості пан приїжджав? Przez Batum wyjechaliśmy do Krymu, do Republiki Krym, a z Krymu autobusem przywieźli nas do Melitopola. Autobusem, tak? Autobusem i w składzie. Ile było samochodów, ile było sprzętu? Była tam ludność, były tam autobusy cywilne, gdzieś 5-6 autobusów i wszystkich nas przywieźli do Melitopola. Alpinestar. No ciekawy jestem dalszych losów tych ludzi. No to mogę ci powiedzieć, że to są... Boże. Nie wiem, czy jesteś trolem, czy... Dobra, odpowiem normalnie. Czy po wywiadzie kulka w łeb, czy ktoś weryfikował? Nie wiem, czy to... Możesz jakby zastanowić się przez chwilę, skoro oni są nagrywani, mają po gdzieś tak 500 tysięcy wyświetleń, milion wyświetleń, mniej więcej u Zolkina tyle filmiki mają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, po takim filmiku to jest 100% gwarancja, że temu jeńcowi nic się nie stanie. Ale dobra, tyle. Ale chyba to jest trudne w ogóle, trudno się domyślić. Wszystkich nas przywieźli do Melitopola, byli tam żołnierze z różnych jednostek wojennych i w Melitopolu znajdowałem się 10-13 dni. Pułk mówi jak Rosjanin, czy jak Czeczen po rosyjsku? Po mojemu ma czysty rosyjski akcent. Tak, mówi, bardzo dobrze mówi po rosyjsku. W ogóle nie ma żadnego akcentu, nawet nie wygląda jak Czeczen. Od 3 marca... Kiedy pan trafił do Melitopola? Od 3 marca... luty, maj... 3 marca. Od 3 marca gdzieś po 15 marca. Od 3 do 15 marca znajdowałem się w Melitopolu. A wiedział pan, że Melitopol to jest okupowana część Ukrainy, która jest niepodległa? No to, że tam nasi żołnierze stoją. No pan rozumiał, że to jest teren ukraiński. Tak, rozumiałem. I pana to nie przeszkadzało to panu. No może pan miał jakieś myśli w tym czasie. No gdy jechałem z autobusów, było widać, że wszystko jest rozbite. Wiedziałem, co tam wcześniej się działo. No. No trzeba rozumieć, że pan nie chciał nic z tym robić, nie chciał pan gdzieś cofać się, wychodzić, jakiś raport napisać o zwolnieniu, o tym, że się dzieje pozaprawna okupacja terenów, tak, co tak? No, nie mogłem czegoś takiego zrobić, cofnąć się. No stał pan w Melitopolu. W Melitopolu czekałem 10-13 dni, gdy mnie zabiorą bliżej do pułku, dlatego że nie mogli nas zabrać do pułku. Pułk już był daleko, nikt nie wiedział. I po 13 dniach zabrali nas, mnie i 6 żołnierzy, z którymi na początku jechałem do pułku. Zabrali. I gdzieś 14-15 marca byłem... Jeździłem najpierw samochodem sanitarnym, a później na BMP jeździłem, w sensie BMP. W sensie jak pan jeździł, w jakim sensie? No poszedłem do 1. batalionu, miałem tam najwięcej znajomych, żeby gdzieś
żeby gdzieś się zaczepić i już w składzie, tam w drugiej rocie byłem, znajdowałem się, próbowałem tam z ludźmi, jeździłem z ludźmi tam. A gdzie pan jeździł? No byliśmy głównie w... po łąkach jeździliśmy, po łąkach przez pas leśny jeździliśmy, obok pasu leśnego, na różnych pasach leśnych, jakby różne, nie wiem, jeździliśmy wokół różnych pasów leśnych. No i to było gdzieś od 15, ja, chyba od 15 to było luty, 15 marca i do wzięcia mnie do niewoli znajdowaliśmy się w pasie leśnym i tam były ostrzały z moździerzy. Zdrówko, dziękuję. I z jednej, i cały czas jeździliśmy z jednego pasu leśnego do drugiego. Tak jeździliśmy. Raz byliśmy na wsi, pod Donieckiem staliśmy też w ciągu tych dni. I co dalej się stało? No i dalej... Dalej, gdy mnie wzięli do niewoli, tak? Tak. Rozumiem, że historia tych, co pan jeździł, to chyba pan więcej nic nie powie, tak? No my, może jakieś kontakty były z ludnością cywilną, albo... A na pewno przecież miał pan kontakty z ludnością cywilną. 2 dni staliśmy na wsi Zaria. No i tam, gdy wyszliśmy, spotkała nas tam babcia i tyle, i my jakby dzień dobry i do widzenia. No jakby 2 dni staliśmy tam i tyle. Ona tam wychodziła, nie wychodziła, prosiła nas, prosiła benzyny od nas, dawała nam parę razy, raz dała nam naleśniki. No ale takich bliskich stosunków nie było, po prostu myśmy stali obok jej podwórka. A jak mieliście z zaopatrzeniem, jaka była sytuacja, ile mieliście racji żywnościowych na dzień? No dzień nie policzymy, też się nie da policzyć, ile było racji żywnościowych dziennie, ale było dużo. Jeżeli jak ktoś chciał, to brał racje żywnościowe i jadł, czyli wystarczająco dużo było, tak? Tak, tak. Nikt nie liczył. A ludność cywilna, która wyjeżdżała z Melitopola, jak sprawdzaliście tą ludność i co sprawdzaliście? No w Melitopolu znajdowałem się w jednym miejscu i zrozumiałem, że to była jakaś była jednostka wojskowa. Widział pan te punkty kontrolne, gdzie pan jeździł? Przecież widział pan, jak ludność cywilna wjeżdża, wyjeżdża na punktach kontrolnych, tak? No po drodze my jechali, tam jeździli maszyny, da. No jeździliśmy po drodze, tam jeździły samochody. I pan z nimi nie kontaktował, nie sprawdzał. Jechaliśmy kolumną. I po prostu nie zatrzymywaliśmy się. No dobra. Rozumiem, babcia, samochody. I jak pan trafił do niewoli? Do niewoli trafiliśmy, było to 1 kwietnia i myśmy rano ruszyliśmy. No, dowiedziałem się, co to było za miejsce, gdy trafiłem do niewoli. Była to wieś Rozdolne Donieckiego obwodu. I na wjeździe na wieś, to BMP, w którym się znajdowałem, wysadzili. Chyba albo z granatnika, albo z moździerzy trafili do BMP. I w tym momencie
Bo uderzenie mocne i nie wiem na ile sekund ja się wyłączyłem, ale później wydostałem się z samochodu. A pan jako kto jechał? No jako starszy pomocnik naczelnika sztabu. Aha. No i żeby gdzieś się znajdować, to ja przysiadłem do samochodu, przeniosłem się do samochodu, najpierw byłem w samochodzie sanitarnym, jeździłem, później tam było mało miejsca i ja przysiadłem do BMP. I tam, a po tym jak była eksplozja w samochodzie, wybiegłem, tam był mechanik sterowniczy, wybiegliśmy na dwór i szukaliśmy pierwszej piwnicy, którą w piwnicy spędziliśmy 10-15 minut. No do, przepraszam pana, ale co było z resztą samochodów? Nie wiem. A co, jak pan wybiegł z samochodu, co zresztą było? Nie wiem, nie widziałem reszty samochodów. Ile było razem samochodów? No 10 samochodów było naszych. Podczas wybuchu nikogo już nie widziałem z naszych. Czyli pan wyskoczył ze swojego BMP i po prostu pan pobiegł, nie patrząc. Tak, ulicą pobiegłem. We trójkę byliśmy i myśmy jakby się ugrupowali, przegrupowaliśmy się i zaczęliśmy szukać pierwszą piwnicę, znaleźliśmy piwnicę. Tam z 10-15 minut spędziliśmy, siedzieliśmy tam, dopóki był ogień. I za 20 minut mój mechanik był ranny, on tam się nazywał, miał na imię Anatolij i celowniczy Arkadii. Wyszedłem z piwnicy, miejscowych mieszkańców, żeby im znaleźć jakąś pomoc medyczną. Szukałem ludności cywilnej i sąsiednie podwórko, okazało się, że tam jest ludność cywilna, miejscowi mieszkańcy tam byli. Potem poprosiłem, żeby oni coś im zrobili, ale tam były takie rany, że Anatolij i Arkadij, oni odmówili tego, ale czego odmówili? Pomocy, tak? No tak, tak, odmówili nadania pomocy. Oni mieli tylko ten... zapomniałem, pirikis. Aha, oni mieli tylko natlenek i ci miejscowi później spędziliśmy u nich dwie doby w piwnicy i na trzecią dobę wzięli nas do niewoli żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale jak oni weszli do piwnicy, coś krzyczeli, coś mówili. Oni, przyjechał samochód i ja pamiętam z dźwięków i oni zaczęli krzyczeć, czy ktoś jest w piwnicy, przedziurawili, nie przedziurawili, przestrzelili zamek, a pan nie odpowiadał, gdy krzyczeli do pana. No 15 sekund, tak, nie odpowiadaliśmy, a później, myślał pan, że pójdą, tak? Tak, krzyknąłem, że tutaj są ludzie, później, tak, przestrzelili drzwi, nie dało się otworzyć drzwi, za dwie minuty próbowałem wybić te drzwi, po czym drzwi się otworzyły jako pierwszy wyszedłem i po mnie wyszła reszta ludzi, którzy byli w piwnicy. A co się stało z tymi, którzy byli ranni? Nie wiem, oni pierwsze 4 dni byli ze mną w niewoli, a później nie wiem, jaki ich los spotkał. Ale oni trafili do niewoli żywi, tak? Tak, tak. No tam rany były takie, że odłamki. Czyli oni nie chodzili. Nie, oni kuleli.
jak pan trzeciego wyjeżdżał do pułku, wiedział pan, że jest wojna? Tak, rozumiałem, wiedziałem. Widziałem filmiki. Nie mogę wytłumaczyć, dlaczego nie zatrzymałem się, dlaczego pojechałem. Niejednokrotnie zadawali mi to pytanie. Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie odmówiłem. A jakby pan teraz się zachował, wiedząc... No, wiedząc do przodu, nie pojechałbym nigdy w życiu tutaj. A co by pan zrobił, będąc w Czeczeniu, wiedząc wszystko do przodu? No tam, gdyby mi powiedzieli, no to mieliśmy dwie opcje. Ci, którzy nie pojechali, albo ich zwalniali i tyle. Czyli po prostu groźba zwolnienia i tyle, tak? Albo za odmowę. No chyba jest sprawa kryminalna, tak? Za odmowę. A co jest lepsze? Mieć sprawę kryminalną albo znajdować, w sensie nie... No sprawa jest lepsza, niż znajdować się w niewoli. I znajdując się tutaj, dużo już przemyślałem. Nie, no, to, że pan przemyślał, to później powiemy, ale chodzi mi o, gdyby pan w Rosji, gdyby pan miał sprawę teraz, to pan miałby jakiegoś prawnika, albo mógłby pan wyjść za jakieś pieniądze. No nie wiem, jakby to było. Nie byłem nigdy w takich sytuacjach. Nie wiem, co by było. Może zwolniliby, albo wsadzili do więzienia. No dobra, odmawia osoba, tak? Odmawia pan brać udział w jakiejś operacji specjalnej. Operacja specjalna jest poza prawem. I według prawa Federacji Rosyjskiej ona też nie jest poza tym prawem, wykracza poza prawo. Dlatego, że Ministerstwo Obrony, po pierwsze macie Ministerstwo Obrony, a nie Ministerstwo Ofensywy. A po drugie, tak samo w Konstytucji macie napisane, że dokonywać inwazji na obcy teren suwerennego państwa jest to też poza prawem. Czyli no pan trafia tak pod sąd, pod śledztwo. Jak pan myśli, co by było dalej? No nie wiem, co by tam było. Co by było w takiej sytuacji? No nie wiem, nie wyobrażam. Jaka by była tam kara, nie wiem. Może nic by nie było, albo może coś by było. Szczerze to ja nie wyobrażam, co by było. Ale jest taka opcja, że pan wydostał jakieś po prostu umowne oskarżenie, jakby, czy jak to się nazywa? Nie pamiętam. Może, być może. Może nie. A może tak. Nie wiem, co by było szczerze z ludźmi wojennymi. Po prostu, gdyby... Pan był w sztabie, tak? Usłowno-warunkowe, tak. Był pan w sztabie, byli ci, którzy odmawiali ze składu osobowego? Byli tacy? Byli. Przed wyjazdem byli tacy, którzy odmówili, ich po prostu zwolnili i tyle. Czyli odmówiłeś, napisałeś raport, zostałeś zwolniony i tyle, tak? I to jest przed 24, czy po... Tak, to jest przed 24, a później już takich nie było. Nie wiem, co z tymi ludźmi, którzy tutaj się znaleźli. Nie, no, chodzi o to... Mówi pan, przed 24 byli ci, którzy odmówili. Tak, tak. A skąd oni wiedzieli, co się dzieje i co jest planowane?
Oni nie wiedzieli, nic nie wiedzieli. A to dlaczego oni odmawiali? No, oni mieli w głowie coś, że oni rozumieli, że będzie coś poważnego. Głównie odmawiali. Jak wyglądała taka odmowa? No, odmawiam po prostu wyjazdu i wykonywać zadania i wyjeżdżać. Kiedy to było? Kiedy to było? Jaki to był miesiąc? No to było, nie mogę tak powiedzieć, to było podczas, przez cały czas, no może 3 tygodnie przed początkiem. A kto głównie odmawiał? No głównie szeregowi. Aha. Czyli byli ludzie, którzy odmawiali. Dużo takich ludzi było? No dużo. Czyli pan jako oficer sztabu mówi tam teraz, podaje nam pan wartościową informację. Dziękujemy. Pan nam tutaj dużo powiedział. Dziękuję, że pan nas oświecił. Czyli za 3 tygodnie czyli 3 tygodnie wcześniej, przed początkiem tak zwanej waszej tej operacji specjalnej, byli ludzie, którzy pisali raport o tym, że oni nie chcą jechać na Ukrainę, tak? Tak, byli tacy. Czyli ludzie, przynajmniej tam, w tej jednostce, gdzie pan się znajdował, wiedzieli naprzód, że oni pojadą na Ukrainę. Wcześniej widzieli. No, zakładali chyba tak. Rozmawiam z żołnierzami i z naszych nikt nie wiedział, że 24 my, że 24 będą wjeżdżali na Ukrainę. Czyli chce pan powiedzieć, że pan zakładał, czyli czyli ci, którzy pisali raporty o rezygnacji, to, a pan, oni wiedzieli, a pan nie wiedział. Nie, nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, że my będziemy wchodzili na Ukrainę. Ale żołnierze, może ktoś na nich wpłynął, nie wiem. Po prostu nikt nie wiedział tego, czy my będziemy wchodzili, czy nie będziemy. No to dlaczego oni wtedy odmawiali? Nie wiem. Może przed wyjazdem, może rodzice im jakoś coś im powiedzieli. No to wygląda to dość absurdalnie. W sensie. No w sensie, że szeregowi piszą, że odmawiają wyjazdu na Ukrainę, a pan ze sztabu nie wiedział o niczym. No tak. Czyli rozumie pan. Przychodzi tak szeregowy z raportem i odmawiam wyjazdu, tak? Nie chcę brać udziału w operacji specjalnej albo w tam wejściu na Ukrainę, albo jak to. Po prostu chcę zrozumieć, jak to wygląda, poważnie. No do 24 nikt nie wiedział, że będzie jakaś operacja specjalna. Tak, nikt nie wiedział, ale tym niemniej mówi pan, że oni odmawiali, tak. Tak. Ludzie odmawiali, oni nie wyjeżdżali. A dużo tych ludzi było? Ile? No niedużo, ale 10, 20, 50, no ze 30 osób było. A ile z jednostki pana wyjechało na operację specjalną? No z naszego pułku, no z 800 osób wyjechało. A później, po 24, gdy wszyscy już wiedzieli, że wojna jest, byli ci, którzy odmówili. No tak. Do trzeciego byłem w jednostce. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Wsparcie, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. No byli ludzie, którzy przyjeżdżali na wyjazd służbowy, oni jeszcze dojeżdżali tam. Byli ci, którzy odmawiali, nie mogę dokładnie powiedzieć, kiedy to było. Byli ludzie, którzy odmawiali.
Po prostu próbuję dla siebie zrozumieć i dla widzów, którzy będą tutaj oglądali nas. Po prostu niech... Ja już zaczynam, szczerze mówiąc, to ja zaczynam zasypiać przez tą monotonię. Po prostu próbujemy przekazać jakąś informację. Na początku ludzie do 24 odmawiali. Czego oni odmawiali? Od tego, że myśleli, odmawiali tego, że myśleli, że coś będzie. Aha. A po 24 już pisali te raporty o tym, co już nie myśleli, ale wiedzieli, że coś się dzieje, tak? Byli tacy. Dobra, wyjątkowa historia. No dobra, ale ciekawa historia, że byli tacy ludzie. No to jest pierwszy oficer sztabu. Wcześniej nie było takich na wywiadach. Ja mam jeszcze takie pytanie. Powiedział pan, że pan przyjechał... No nie... Przyjechał pan do Melitopolu, przyjechał pan autobusem i pan tam przez 13 dni, pan przez 13 dni i 2 tygodnie, pan tam się wałęsał, tak? 13 dni i 2 tygodnie. Tak, tak. Nie wiedział pan, no jeździł pan, tak? Nie, nie jeździli nawet. Znajdowaliśmy się w jednym pomieszczeniu cały czas i nic nie robiliśmy. Czekaliśmy po prostu, gdy nas zabiorą do pułku. A później pan sam sobie znalazł znajomych i... Później pan sam sobie znalazł znajomych i... Ze swojej inicjatywy pan poszedł na walkę, wstąpił do walki. No jak później ja miałem znajomych, no ja znałem ich osobiście, tych oficerów z mojego pułku. I po prostu znalazłem sobie miejsce. Nie miałem drogi powrotnej. Jak wyjechać i zostałem z jednostką, żeby gdzieś się znajdować. Ile było walk przez te 2 tygodnie tego jeżdżenia pańskiego, tak zwanego jeżdżenia? No, jako takich konkretnych walk nie było, tylko jak mnie wzięli do niewoli, głównie wszystko się działo. Artyleria, strzały artylerii były, myśmy zaczynali gdzieś wyjeżdżać i nas cały czas nakrywała artyleria. Czyli my w zasadzie, żeby się spotkać, żołnierz z żołnierzem, no to przy mnie nie było nic takiego. Czyli 2 tygodnie pan wyjeżdżał i wracał pan, tak? Tak, cały czas jeździliśmy. Ale podczas tych wyjazdów były ostrzały artylerii. A jaki był pana cel? Mój konkretny cel. Nie, no, pański cel, kolumny. Jadą państwo, tak? Nie wiem. Ale co, państwo po prostu jeździli. Po prostu powiedzieli, że o 6 nad ranem tam jedziemy i tyle. Nikt nie wie, gdzie jedziemy. Czyli 10 BMP się załadowało i wszyscy jadą. Tak, pojechaliście i nie wiadomo, gdzie pojechaliście, tak? Ale pan nie pytał tam dowództwa, jakiegoś naczelnika, gdzie jedziecie, dlaczego jedziecie. Oni też nie wiedzieli. Gdy już przejechaliśmy, zatrzymaliśmy się, no to wtedy nam powiedzieli, że znajdujemy się na takiej wsi Zariana i tyle, albo pod Donieckiem tam byliśmy jeszcze. 5 dni staliśmy tam. Dobra, czyli tak, teraz wychodzimy, wsadzamy, włazimy do samochodu i jedziemy nie wiadomo gdzie. To wygląda... No jak to? To bardzo dziwnie to wygląda. No jak... Tak jakby, wie pan, tak jakby pan się nad nami znęcał. Tak to wygląda. No tak to wyglądało, no wielu nie wierzy, ale po prostu jechaliśmy i tyle. Tak sobie, czyli tak, pan
Państwo się budzą nad ranem, komuś do głowy strzeliło, jedziemy tam i tam jedziecie, przejechaliście, postaliście i co z powrotem? Nie, słuchaj, oni budzą się rano, stają po samochodach, wszyscy do samochodów, gdzie jedziemy? Nie wiemy, no to jedziemy. Tak to wyglądało? No konkretnie tak, po prostu nie wiedzieliśmy. Jechaliśmy wzdłuż tych pasów leśnych i tyle. Jedziemy, dobra, jedziemy, no dobry pomysł, jedziemy. Nie wiemy gdzie, tak, jedziemy, chłopie. A w Melitopolu na... Gdzie pana wzięli w Melitopolu, przyjęli do niewoli? Jeszcze raz. A w jakiej odległości od Melitopola pan się znajdował? No ile? Ile kilometrów? 10, 50, 30. Pan się obudził rano. 300, 400 kilometrów, tak? Od Melitopola. Tak. 4 dni pan jechał. Z tą prędkością. Nie no, na BMP to jest połowa dnia. Nie no, tak jak oni opowiadają... Tak jak oni opowiadają z innych historii, to oni taką odległość... No może to jest inna historia. Czyli pan w jeden dzień przyjechał tą odległość. Czy przez dobę. Od Melitopola do pułku. Tak. No helikopterem. Od Melitopola do pałka. Czy pułku, nie wiem o co mu chodzi. Gdy znajdowaliśmy się tam już 13 dni, a to na 14 dzień, nas zabrali nas helikopterem do pułku, dlatego że pułk już był dość daleko. Aha, dobra. Gdzie znajdował się pułk? Pułk znajdował się gdzieś w Donieckim obwodzie. Czyli tak, z tego pułku pan już jeździł tam, nie wiedząc, gdzie pan jeździł, tak? Dobrze, no widzi pan, ale pan ten szczegół jakoś pominął. Tak, 300 kilometrów przelecieliście. No, ten szczegół gdzieś zniknął. Historia jakoś, no dobra. No pan się budzi rano, tak nie wiem, tam pluton, tam co, śniadanie, no dobra. Ktoś mówi, jedna osoba mówi co, jedziemy, tak? I reszta pyta, gdzie jedziemy? I wszyscy mówią, nie wiemy gdzie. I wszyscy mówią, dobry pomysł, jedziemy. I ile po tym pan przejechał, jaką odległość pan przejechał, zanim pan trafił do niewoli? No nie, w godzinach, w dniach. W dniach? Tak. No. 16-17 marca do 1 kwietnia. No, 2 tygodnie. Pan jechał 2 tygodnie? Nie, no jak jechaliśmy? Rozumiem, państwo ruszyliście, staliście, tak. Pojechaliśmy do pasu leśnego, staliśmy tam 2 dni. I z tego pasu leśnego ruszyliśmy do innego pasu leśnego. A tam na tym pasie leśnym staliśmy tam 2 dni i pojechaliśmy do innego miejsca. A tam nas ostrzelali, no to my znów do innego miejsca ruszyliśmy. No i tak sobie. A czyli nasza artyleria znajdowała państwo i wybiegali do innego miejsca. No myśmy ruszaliśmy i pan jako oficer sił zbrojnych, czy może pan wytłumaczyć jakiś element strategii tych działań? Kolumna 10 BTR-ów, która jeździ z pasu na pas. Jakie to mogło być zadanie bojowe, jeśli tak jeździliście? Pan do nikogo nie strzelał, tak? Pan nic nie robił. Pan po prostu jeździ z pasu leśnego do innego pasu, z jednego.
No, myśmy ruszali przed ostrzałami z moździerzy. No dobrze, ale jaki cel był? Jaki cel? Jaki cel był tych manewrów? No, rozumiem, żeby do państwa nie trafili, tak? Ale jakiś ogólny cel pana, państwa, nie wiem kogo. Globalny cel, ogólny cel, no zostać na tym miejscu i na następny dzień ruszać do innego, do bliżej, do innych miejsc. No tam, gdzie trzeba było. Ale gdzie trzeba było? Przy czym? Nikt nie wiedział, gdzie trzeba było jechać. Konkretnych zadań nie. U nas Melitopol znajduje się już dawno w okupacji. Niech pan opowie coś o życiu Melitopolu. Jak to z punktu widzenia, z oczami pana, jak wygląda Melitopol? Znajdowałem się tam cały czas w jednym miejscu. Rozumiem, że to była jednostka wojskowa. W ciągu jakiego czasu pan się znajdował? Od 3 po 18 marca. W mieście nie byłem. Jedyne, co pamiętam, gdy jechaliśmy z okien, widziałem, ale przez te całe dni spaliśmy w jednym pomieszczeniu i tyle, czyli w koszarach, tak? I z okien pan widział, no gdy jechaliśmy przez miasto, te 10 minut przez Melitopol, widziałem zwykłe życie, tak? No widziałem naszych żołnierzy, widziałem pomoc humanitarną i widziałem duże skupisko ludzi obok aptek. I to tyle, co zapamiętałem. Zwykłych obywateli, tak. Ale czegoś takiego specjalnego nie widziałem. Nie zauważyłem. A z mieszkańcami Melitopola pan nie rozmawiał? Czyli autobusami państwo przywieźli, zamknęli w jednostce. Nie, no nie zamknęli, tylko nie wychodziliśmy nigdzie, ale pan nie mógł wychodzić? No nie mieliśmy po co wychodzić. Po prostu czekaliśmy i tyle. Dużo was takich czekalskich było? No było nas 7 osób. Później jeszcze z innych jednostek wojennych, nie wiem skąd oni byli. Ze 30 osób, może 40 było i tyle. I my czekaliśmy, kiedy oni nas zabiorą. Pański pułk, niech pan opowie coś o pułku. Pana wysłali tam helikopterem. I jakim helikopterem? Mi-8. Nic mi to nie mówi. A ty coś wiesz o tym? Słyszałem. Ekspert, tak. To jest jakiś helikopter do ładunków. No zwykły, cywilny. A transportowali was tam, jaki pułk? Zmieniła się liczebność, byli tam jacyś ranni. Byli ranni, tak, dużo było rannych. No jakby to powiedzieć, konkretnie nie mogę powiedzieć. Byli, którzy zmarli, ranni, ale plus minus. No ile zginęło? No gdy przybyłem, nie mogę konkretnie powiedzieć, ale może 30 osób było, a rannych 200 było 30, tak? A 300 gdzieś ze 100 osób. Odwrotnie, rannych około 30, nie, zabitych około 30, tak? A rannych około 100, tak, tak. I co robiliście? A co robiliście z ciałami? No z ciałami pierwsze dni osobiście, gdy jeździłem w samochodzie sanitarnym, no to my tam gdzie nam mówili, że są ciała, to myśmy zbierali te ciała i sam osobiście brałem kilka ludzi, którzy umarli i pakowałem ich do samochodu sanitarnego i co później dalej, co dalej, do kostnicy? Nie, no później myśmy oddawaliśmy do samochodu, do samochodu, do roty medycznej i oni odwozili, jak rozumiem, do szpitala. Ale do szpitala, jak rozumiem, to chyba nie jest logiczne, że do szpitalu wieźli te ciała.
nie ma sensu, trzeba ich jakoś zachować, w sensie zwłoki. No, do szpitala, ale później po szpitalu gdzieś może tam ich wieźli, nie wiem. Ale pan... To pan dostał takie stanowisko? Nie, nie, po prostu dlatego, że nawet nie chodzi o to, że nie miałem co robić, tylko ja pomagałem po prostu i tyle. Czyli pan z własnej inicjatywy, pan postanowił jeździć i zbierać zwłoki i rannych, tak? Tak. Pierwszy czas jeździłem w sanitarnym samochodzie, żeby tam... I tam w tym samochodzie spałem i podczas tych wszystkich manewrów pod ostrzałem z moździerzy i dużo pan przez dzień wywoził tych ciał? Niedużo. No mówi przecież. Przez te 5 dni, które tam byłem, no to ze 3 osoby było tych, którzy umarli i rannych z 15, może 10 osób. No. Tak, pan trafił do niewoli, pan teraz znajduje się z nami. Co pan może powiedzieć innym żołnierzom sił zbrojnych Rosji, których teraz tutaj wysyłają? Widział pan przemówienie prezydenta? Wiedział pan, gdzie pan jedzie? Tak, tak, widziałem. No nie wiem, ale ile pan ma lat pełnych? 23 lata. 23 lata, czyli pan ma wyższe wykształcenie, tak. Niech pan wytłumaczy nam, czym jest denazyfikacja. Denazyfikacja, mówi. Jest to... Gdy. No, demilitaryzacja jest to oddanie broni, tak. I co, osiągnęliście ten cel? Nie. Wie pan, dlaczego zadaję to pytanie? Nie, nie. Ale pan nie oglądał przemówienia prezydenta. Nie, no oglądałem. Cały świat oglądał. Zrozumiałem, do czego pan prowadzi, że powiedział, że specjalna operacja wojenna z demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, tak. I z demilitaryzacją, no to jest mniej więcej zrozumiałe. Zadziałało dokładnie na odwrót. A denazyfikacja? Denazyfikacja, czyli... Naziści, zabrać nazistów, no sprzątać nazistów, dobra, to tutaj ja wkroczę, tu pan chyba jest pierwszym oficerem, w ogóle pierwszą osobą, która podała wyraźną definicję, że denazyfikacja to chodzi o nazistach, a nie o nacjonalistach, tak, oczywiście. Naziści, no to kim są ci naziści? Naziści, jak mi się wydaje, to są ludzie, którzy zabijają wszystkich oprócz swojej nacji. Tak. Drogą najbardziej na sposób najbardziej niehumanitarny. Czyli na Ukrainie byli jacyś ludzie, którzy niszczyli, zabijali wszystkich oprócz swojej nacji, tak? No, wychodzi, że to słowo denazyfikacja zakłada to. Czyli trzeba było zabić ludzi, którzy znajdują się na Ukrainie i zabijają wszystkich oprócz swojej nacji. Czyli z tego, co pan mówi. Albo może... Może pan jakoś tam zastanowić się, nie wiem. No wychodzi na to, że tak. Jakby nie zastanawialiśmy się nad tym, ale no to kogo ci nasi naziści zabili w takim razie i kim oni są w ogóle? Jeśli, o ile ich mamy. Jeszcze raz mogę pytanie?
No, pana wysłali na Ukrainę w celu denazyfikacji, tak? Czyli pan myślał, że my mamy jakichś nazistów, tak? No to jak pan sobie wyobrażał tych nazistów? Nijak. Nie wyobrażałem sobie. Zadawali mi to pytanie. Jak odróżnić nazistę od żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy? Rozumiemy, że nazista według pana to jest każdy, kto walczy z agresorem, tak? Czy jak? No tak. No to kto w tej sytuacji jest agresorem? Agresorem? Kto jest w tej sytuacji agresorem? No my, dlatego że my wyszliśmy na pański teren. No logiczne. No i my się bronimy. Teraz panu pokazywałem filmik, gdzie kobieta idzie w Charkowie i przelatuje pocisk, tak? Czyli my próbujemy bronić się przed ludźmi, którzy bombardują nasze miasta. I każdy, który próbuje obronić się przed tymi ludźmi, wychodzi na to, że jest nazistą, tak? Ale z tego, co mówią w rosyjskiej telewizji, wychodzi, no tak to wygląda. Czy pan to potwierdza? Jeszcze raz może pan powiedzieć, my bronimy się przed ludźmi, którzy do nas weszli jako agresorzy. I ci ludzie nas bombardują. Czyli każdy, kto broni się przed tymi ludźmi, jest nazistą, tak? Nie. Broni się ludność pokojowa, oni się nie są nazistami, ale siły zbrojne Ukrainy, obrona terytorialna, nie mam pojęcia. Ludzie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy jak ci naziści wyglądają. Spotykałem się tylko z tymi ludźmi, z którymi się spotykałem tutaj. Dziewczyna, która jest na filmiku, jak pokazali, że ona jest że ona jest na filmiku, jak sobie jak oni się dowiedzieli, że ona jest nazistą. Czyli mamy dwa typy ludzi. Jedna grupa to są po prostu zwykli ludzie, którzy chcą po prostu mieszkać na Ukrainie, i druga grupa ludzi to są bardziej aktywni mieszkańcy Ukrainy, czyli to siły zbrojne albo obrona terytorialna, którzy wzięli do ręki broń, żeby przed wami się bronić. No to gdzie tutaj w tej masie ludzi, tam około 30 milionów ogólnie, gdzie są naziści? Jak znaleźć tych nazistów? No faktycznie, jak się chodzi tak przez ulicę, no to nie ma tych nazistów, ale założenie było takie, że ja tak rozumiem, że to nie my już decydujemy. A kto decyduje? No jeśli denazyfikacja, tak powiedział nasz dowódca, no to znaczy, że gdzieś... Czyli on jeden wie, ten główno rządzący, on tylko wie, kim są naziści. No w ciągu tych dni, które jestem tutaj, dla siebie nie znalazłem definicji. To może pan powie, może hipotetycznie po prostu porozmawiamy. Macie główno rządzącego i on wie, że są tu jacyś naziści. Oczywiście nie ma tego, ale tak wchodzimy w metafizykę. Dlatego, że wiemy, że jest ich bardzo, bardzo mało, no to załóżmy, że ich jest ich bardzo mało, ale on ich wie, ale nikt ich nie spotkał, ale oni są, jest ich mało, tak? Tak. I czy to nie jest logiczne przeprowadzić operacje z dywersyjnymi grupami, żeby zniszczyć na Ukrainie jakąś tam ilość tych nazistów i w zasadzie tyle, denazyfikować. Zamiast tego, żeby dokonywać inwazji na Ukrainę i bombardować wszystkie miasta pokojowe. Aha.
Aha, logiczne, tak? Jest to logiczne? Rozumiem, do czego pan to wszystko, do czego pan prowadzi, ale to, co ja... To, że tyle się wydarzyło przez te dni, tyle zniszczeń, nie wiem. Nie wiem, po co to wszystko. Może jednak spróbujmy zadzwonić. Nie, no jeszcze z pozwolenia pana zadam pytanie. Jeśli weźmiemy taki model Władimira, że są, jest ludność pokojowa, którzy są, nie są nazistami. Siły zbrojne nasze, którzy też nie, mówi pan, że nie wszyscy są nazistami, że są tam gdzieś naziści. Nie, on nie powiedział tak. On mówi, ani tamci nie naziści, tamci są, nie są nazistami i tamci też nie są nazistami. Ale naziści gdzieś są, ale kim są ci naziści, to nie wiadomo. No to mam takie pytanie. Zakładamy, pan znalazł siły zbrojne drugiego wojska świata, złapali 100 osób, Putin gdzieś tam, a i wasz pana Putin gdzieś jest tam, ale on wie, że są naziści. Tak. I pan ma rozkaz zabić nazistów. Jak pan musi zadecydować? Stoi 100 cywilów i jest milion żołnierzy. To jest 100 cywilów, tak? I to trzeba jakoś... Może trzeba im jakąś czaszkę wymierzyć albo linijką jakoś tam. Jak w ogóle? Może jakiś sondaż przeprowadzić? Ty jesteś nazistą? Nie wiem. Nie wiem, po prostu to, co ja mam w głowie, jakby w sensie politycznym, to, że dowiedziałem się, że... No nie wiem, po prostu załóżmy, w ciągu długich lat podróżniki, historia tam się przypisuje na terenie waszego kraju. Dzieci uczą historii, nie tej, która była... No to możemy porozmawiać o historii. Co jest przepisywane w naszych podręcznikach? Dobra, pan to gdzieś słyszał. Niech pan opowie o tej historii, co jest przepisywane. Szczerze powiem, gdzie to słyszałem. Dobra, proszę bardzo, proszę. Właśnie mnie to interesuje. Słyszałem o tym na wsi, gdzie mnie wzięli do niewoli. Od starej babci nauczycielki. Ona nie mówiła konkretnie. Ona mówiła, że ja pracowałam w szkole nauczycielką i mnie zwolnili. Ja nie mogłam pracować, ponieważ powiedziała z wierszy Jesienina i Puszkina tłumaczą w taki sposób, że w ogóle od oryginału jest inny tekst i wszystko jest inne. A co do... No i ja to od niej słyszałem, że podręczniki są inne jakby. A wie pan, to mi powiedziała zwykła mieszkanka tej wsi, gdzie mnie wzięli na wsi. Chciałem z panem przeprowadzić taką inteligentną rozmowę co do omówienia tej właśnie kwestii i nie tylko z tymi ludźmi, którzy się nie zgadzają z tym, ale także z tymi ludźmi, którzy to robią. Z tymi ludźmi, którzy dokonują tłumaczeń wierszy. Ja rzeczywiście też mam niejednoznaczną opinię, po co tłumaczyć tam wiersz Puszkina, jeśli na przykład każde ukraińskie dziecko, które zna język rosyjski, ukraiński, no to potrafi po rosyjsku ten wiersz przeczytać. Ale z innej strony, jeśli mamy język, no czyli tutaj mamy dyskusja jest taka, czy muszą ukraińskie dzieci znać w ogóle ukraiński język, rosyjski język, czy warto, czy nie warto. Dlatego, że mamy szkoły w języku ukraińskim, tak? No i mamy prawo, tak, że wszystkie nasze szkoły muszą być w języku ukraińskim, tak?
No my tłumaczymy. Tłumaczymy Szekspira, Oscara Wilda, wszystkich. I w tym także Puszkina. Dlatego, że mamy jakby tego Puszkina w programie. No i być może to tłumaczenie nie jest zbyt dobre. Oczywiście, że ale w oryginale to jest zawsze lepsze, tak? Tak, dobrze? Tak. No i nauczycielka ta, tłumaczenie Szekspira jakby, tłumaczenie Szekspira jej nie przeszkadzało, ale tłumaczenie Puszkina i Jesenina, no to jej przeszkadzało już. Ale jest to starsza osoba, starej daty. Ona się przyzwyczaiła, wie świadomości, Puszkina trzeba czytać w oryginale. Ale w świadomości większej części Ukraińców szkoły powinny być w języku ukraińskim, w tym także w moim rozumieniu. Tak? To, czego zacząłem. Szkoły w języku ukraińskim. No, przed początkiem wojny mieszkałem całe życie i dla mnie Ukraina i Rosja było to. No, to nie był jedny kraj, ale to byli tacy sami ludzie jak my. Tak, tak. No w ogóle Bóg, gdy stworzył człowieka, to chyba nie... To Bóg, gdy stworzył człowieka, to on chyba nie mianował, że ty tam jesteś Rosjaninem, ty jesteś Ukraińcem. Biologicznie to my wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale my mamy swój kraj, a wy macie swój kraj, tak. Ale coś tam u was mówią o chromosomach, może Mediński, może co do biologicznego tematu też możemy pogadać tutaj. Biologicznie to jesteśmy wszyscy tacy sami, ale co do stosunków rodzinnych, no to połowa rodziny u was w Rosji, u państwa, wy na przykład, państwo macie dużo rodzin w Rosji, my mamy na Ukrainie, tak, tak, tak. Wszystko dobrze. I dlaczego to wszystko tak się dzieje? No to dlaczego przyszliście w takim razie zabijać swoje rodziny? Pan teraz nas pyta, dlaczego przyszliście zabijać swoje rodziny, tak? Dlatego, że u nas co? W szkole tłumaczą Puszkina? To, no przecież mamy szkoły w języku ukraińskim. A szkoły u nas w języku ukraińskim, dlatego, że mamy kraj, Ukraina. Płacił 20 zł. Dziękuję bardzo wpłacającemu 20 zł. Dzięki, dzięki, dzięki. Masz tu serduszko duże. Dlatego, że mamy kraj, Ukraina, która nie jest... Ukraina nie jest częścią Rosji i mamy szkoły w języku ukraińskim. No słyszałem. Słyszałem, mówili... że zapomnijcie o nas, my jesteśmy krajem europejskim. No tak. No, we Francji, no jeśli tam uczą Puszkina, no to też studiują Puszkina, no to też tłumaczą go na język francuski. W języku rosyjskim nikt nie będzie przecież uczył się, studiował tego Puszkina. Nie, no w Anglii. Oczywiście jest to pytanie dyskusyjne. Może fajnie by było, gdyby nasze dzieci przynajmniej trochę znały język rosyjski, ale problem, albo nawet oni i tak przecież i tak potrafią czytać. Moja na przykład córka studiuje w języku ukraińskim, ale ona normalnie może sobie przeczytać Puszkina w oryginale. Ale tak na co dzień to nikt nikomu nie wskazuje i nie zmusza nikogo mówić, w jakim języku on musi mówić. A jeśli chodzi o strefę usług, to no tak, mówią, zwracają na to uwagę, dlatego że jest to Ukraina, tak. Jeśli no na przykład jeśli chcesz tam kelnerką pracować w restauracji na Ukrainie, no to powinnaś znać język ukraiński i musisz potrafić. A jeśli klient już rozmawia z tobą w języku rosyjskim, no to ja dalej przychodzę do niektórych restauracji i wie pan, ja to jest sytuacyjne. Mogę czasami po ukraińsku, czasami po rosyjsku.
i ze mną mogą odpowiadać mi mogą w języku ukraińskim, w rosyjskim. Nikogo to w ogóle tam nie obchodzi. Nikogo to nie martwi, ale państwo przyszliście z bronią zabijać ludzi. Rozumie pan? A my z panem teraz rozmawiamy. Arestowicz leci. No nie, Arestowicz. Nie leci. 19 minut jeszcze. Ja tutaj mam otworzonego Arestowicza. Proszę mnie nie oszukiwać. Gdzie on był? Zgubiłem teraz. Państwo przyszliście nas tu zabijać, a my teraz gadamy o tym, o tych kartkach w książkach. Powiedział pan teraz frazę przed wojną. A kiedy wojna się zaczęła? Kiedy się zaczęła wojna? Przed wojną, a o czym ja to mówiłem? No pan jakoś zaczął, pan powiedział przed wojną tej kwestii nigdy nie było. No przed wojną nie było tego problemu, pan powiedział, że... No to kiedy się zaczęła ta wojna? Pan jako oficer musi to wiedzieć. Ma pan na myśli rozłam w stosunkach? No pan powiedział przed wojną. Od 14 Donbas i to wszystko, gdy się zaczął podział. Czyli pan rozumie, że w podziale Donbasu bezpośredni udział brała Rosja. No oczywiście. No ale nie w podziale, tylko... No tak. Wiedziałem, że tam jest Rosja i Ukraina. Tak, rozumiałem to. I tam się dzieje... Teraz Doniecka i Ługańska Republika, one nie są uznane. No nie, no przez was są uznane i więcej przez nikogo nie są uznane. Nie, no tam jeszcze chyba Korea Północna uznała te republiki. I jeszcze jakieś kraje afrykańskie. Naddniestrze uznało. Jeszcze raz chciałem podziękować panu. Pan jest pierwszą osobą, która z oficerów i żołnierzy powiedziała, że wojna jest od 2014 roku. No nie zapamiętuję. No, dobra, to nie jest ważne. Wracamy do tego, to co pan powiedział. Pan myślał, że my jesteśmy jednym narodem i szczerze panu powiem, do 12 roku, do 14 ja też zajmowałem się takimi rzeczami. Nikt o tym nie myślał przed 14 rokiem i tam z Rosji do mnie jeździli, ja jeździłem do nich z Rosji. Na wesele jakieś jeździliśmy i to nie było, żadnego problemu nie było, ale w 14 roku zaczął się u nas, jak wszyscy wiedzą, Majdan. Tak. No u was zrzuciliście władzę, tak, w waszym kraju. No Janukowicz uciekł, tak, i to nie bez pomocy Rosjan. Jest to prawda. Gdzie on teraz jest? No słyszałem, że w Rosji się przechowuje. Noż to jest, tak, on się znajduje w Rosji, zaczął, po prostu wziął i uciekł do Rosji. Co do obalenia władzy, mamy oczywiście różne... Dagmara, dziękuję bardzo za 25 zł. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Tak, nie chcemy do tego sojuszu rosyjskiego, nie chcemy mieszkać jak Białoruś i Rosja, my chcemy mieszkać jak Europa. No dobra, to jest ciekawe, ale jak to zrozumieliście państwo? Skąd wy to zrozumieliście? Przecież mieszkaliście wcześniej z Rosją cały czas i jak to zrozumieliście właśnie, jak do was dotarło, że chcecie do Europy?
Jak postanowiliście zostać krajem europejskim? W jaki sposób? Po prostu no, chodzę codziennie do pracy na spacer i załóżmy, no ja mam tam, no, ja jestem tam trenerem, nauczycielem może, ale w ogóle nie myślę o tym. Ale jak każdy z Ukraińców teraz, Dobra, to nie jest, on tam z różnym akcentem mówi, tam nieważne. W jakim momencie to wszystko, że zaczęli walczyć za te wartości europejskie, dlatego że my, dla mnie to w ogóle sensu nie ma. Wiecie, jak ja go tłumaczę, to ja muszę go poprawiać, bo inteligentniej brzmi, jak ja go tłumaczę. Tak naprawdę to koleś w ogóle, nie wiem, co mu się stało, ma problemy chyba. Dobra, to zadam panu pytanie i pan odpowie może. Pan za granicą gdzie był? Może pan wyliczyć kraje? W Turcji byłem. A jeszcze? No i tyle. A jeszcze na Ukrainie pan był, tak? Tak. Może zaskoczę pana, ale dużo, dużo Ukraińców było w 10 i ponad krajach. Co najmniej. Europy, świata. To nie jest problem w ogóle. My widzieliśmy inny świat i my chcemy do tego innego światu. Część Ukrainy, między innymi zachodnia Ukraina, graniczy z krajami europejskimi. Polska, tak? No, pracujemy w tych krajach, współpracujemy z nimi. Ktoś z rodziny gdzieś tam się znajduje. My nie jesteśmy z tego dumni. W zasadzie oczywiście lepiej by było, gdyby oni tu u nas pracowali i dostawali dobre pensje. No to właśnie dlatego chcieliśmy ten właśnie świat do nas przyciągnąć. Był problem z strefą wolnego handlu z Europą. I my rozumieliśmy, że my chcemy handlować z Europą. My chcemy towary jak w Europie i chcemy, żeby u nas auta były sprzedawane jak w Europie według cen europejskich. I mówię to panu o świadomości tych ludzi, którzy wychodzili na Majdan. Chcieliśmy jeździć do Europy bez ograniczeń i problemów. Czyli nam, żeby pojechać do Europy, w zasadzie nic nie jest nam potrzebne. Czyli wsiadam do samochodu i po prostu tam jadę. Teraz, tak? Po Majdanie, tak. Tak, do dowolnego kraju Europy. Wsiadasz do samochodu i jedziesz. I paszport pokazujesz jeden raz. I nie trzeba ani wizy, ani nic. Po prostu na granicy, no ile tam jedziesz, raz pokazujesz paszport. Tam cię zapisali i tyle, wsiadasz do samochodu i jedziesz. No i nam się podoba wsiąść tak na przykład do samolotu, raz przejść kontrolę paszportową, polecieć tam Rzym, Milan, no nie wiem, Barcelonę, do Paryżu i to kosztuje tak naprawdę grosze, dlatego że u nas samoloty latają jak te busiki jeżdżą. Są takie low cost, to się nazywa. No tam trochę wcześniej trzeba kupić bilet, jeśli komuś brakuje pieniędzy. No i nam takie podejście się podoba. $20-30 kosztuje bilet do Rzymu. Ile to jest rubli rosyjskich? No, ostatni kurs tam 80 rubli, teraz 120 chyba. To wie pani, jaki sens. Gdy rozpadł się Związek Radziecki, praktycznie każdy kraj ze Związku Radzieckiego, no mogę powiedzieć, ale jak wszyscy razem chcieliście zostać europejskim krajem, no ale to się stało nie przez jedną sekundę, to się stało od tego momentu, gdy rozpadł się Związek Radziecki. Jak się rozpadł Związek Radziecki, Rosję nadal szpikowali, Rosja dalej była naszpikowana ideą Związku Radzieckiego
I nadal wmawiali im ten, nadal karmili ich ideą imperskiej Rosji, imperialnej Rosji. I to wszystko trzeba zebrać, trzeba tak iść, trzeba tak mieszkać, a Ukraina nie miała, nie karmili tą ideą, tylko mieliśmy pomysł na niepodległą Ukrainę i nasze media, niezależnie co myślę o tych naszych, niezależnie od tego, co myślę o naszych środkach, o naszych mediach, no to też nie jestem najlepszego zdania o naszych mediach, ale każda osoba na Ukrainie miała dostęp do innej informacji o tym, jak żyje cały świat. I my nie mamy tego w telewizji, że u nas tam Biden obsikał nam, u nas telewizji nie pokazują, że nam tam Biden obsikał ten klatkę schodową, albo Obama, albo jeszcze coś. Nas nie karmią informacją o tym, że wszyscy wokół nas wrogami, tak jak w Rosji, że ktoś cały czas nas musi zaatakować. I dlatego my mamy informacje z zupełnie innych źródeł. Widzimy, jak u was żyje Saratow, jak żyje u was Murmańsk. Jak pokazać panu te wszystkie zdjęcia z tych regionów, z murmańskiego obwodu. Po prostu mamy zdjęcia, są takie memy teraz w internecie. Murmańsk zaatakowały bojowe gęsi, nazistowskie gołębie i tam niby dużo, dużo ruin jakiś tam wiodra, a z dołu jest podpis. Nie zaatakowali te gołębie nazistowskie. Murmańsk to jednak tak wyglądało. U nas... Rozumiem. Na wsiach mamy gaz, normalnie wszystko, drogi zrobione, ludzie żyją. Nie mamy takiej świadomości jak Rosjanie. Rosjanie mają świadomość kolektywną, a my mamy świadomość indywidualną. Rosjanie mają taką świadomość, że no u nas tak, ponieważ jest tak, ponieważ car Batiuszka tak postanowił, a jeśli jakoś to inaczej będzie wyglądać, to oznacza, że jesteś wrogiem, dlatego że pracujesz na Bidena, tak? No mniej więcej tak to wygląda. U nas to tak to nie działa. Ma pan telewizor? Tam, gdzie pan się znajduje teraz? Tak, tak. Widział pan filmik, jak wasz żołnierz z kijowskiego obwodu na BTR-ach wywozili mikrofalówki, pralki, widziałem, czajniki. Nie w telewizorze widziałem. Czy pan widział na żywo? Nie. W telefonie mi pokazywali. Czy to jest normalne? No pan jako oficer, pan uważa, że to jest normalne? Że wasi zabierają mikrofalówki z domów. Cały czas stawiałem sobie to pytanie. Chciałem zobaczyć, kto chciałem. Chciałem zapytać tego żołnierza. Po prostu ja to wszystkim mówiłem, tym żołnierzom, którzy służyli w moim pułku, albo tym, których znałem. Nie mogę sobie wyobrazić, że oni to zrobili, zgwałcili kobiety, zabijali dzieci. Zawsze chciałem zobaczyć tych, którzy naprawdę to zrobili. No dobra, ale jest fakt taki. Chciałem przyspieszyć i szybciej tłumaczyć, ale nie wyszło. Rosjanie weszli wtedy, a wtedy i wyszli wtedy, a wtedy, tak? I są zdjęcia z satelity. Wcześniej trupów nie było. Po wyjściu Rosjan trupy pojawiły się, przy czym tak jak rosyjskich żołnierzy, tak i ludności cywilnej. Tutaj są spalone samochody, samochody stoją i pralki. Jasne. Czy on mnie już nudzi, szczerze mówiąc? Zanudza strasznie. Ja czekam na Arestowicza, Arestowicz będzie za 5 minut.
Tak, tutaj o tych łupach. No są takie dane obiektywne. Pan nie wierzy w to, czy jak to? No nie, nie, że nie wierzę, tylko dopiero teraz zacząłem to uświadamiać. Wcześniej uważa pan, że myśmy mogli sami zrobić taki obraz. Nie, nie. Może jeszcze raz wrócimy do Majdanu. No mamy Majdan, tak? U nas się wydarzy Majdan. No i postanowiliśmy, że będziemy żyli inaczej. Ale to się stało nie w jeden moment. Świadomość się zmieniała w ciągu 30 lat u nas na Ukrainie, no i większa część kraju przyszła do tego. Oczywiście tam Donbas, ludzie, którzy mieli prorosyjskie poglądy, no... No i teraz tam większa było więcej ludzi o poglądach prorosyjskich na Donbasie. Teraz przepraszam, bo ludzie, którzy mnie oglądają z Donbasa, oni teraz mi powiedzą, że ja znowu opowiadam o nich tutaj takie nieprzyjemne rzeczy, a oni mi powiedzą, że byli przecież takimi sami, byli tacy sami i oni też chcieli przecież do Europy. Dlatego za cały Donbas nie będę się wypowiadał, ale częściowo rzeczywiście tam było więcej ludzi lojalnych do Rosji. W Charkowie też byli ludzie, którzy byli bardziej lojalni do Rosji, zanim zaczęliście Charków bombardować. Czyli pan teraz w ogóle już nie ma tam lojalności do Rosji swoimi działaniami wojennymi. Nienawidzą was wszyscy, cała Ukraina was już nienawidzi, dlatego że ta część jeszcze mniej więcej traktowała was dobrze. No i tutaj my mamy Majdan, mamy większą część, która wychodzi za cywilizacyjne wartości, za Europę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No znów tłumaczyć to... Wie pan, jacy ludzie są w Rosji, tak? Jak pan ocenia... Był pan w Turcji, tak? Jak pan ocenia różnicę pomiędzy odpoczynkiem w Turcji i na przykład, co tam macie w Rosji, tak? Soczy. Turcji versus Soczy. No, w każdym razie o ten odpoczynek... Ten pierwszy odpoczynek, to był mój pierwszy zagraniczny lot, powiem, że w Turcji lepiej. No dlatego, że jest to jakby histologiczne. No chce pan powiedzieć, czy ja mogę powiedzieć, że w Turcji lepiej jest niż w Soczy, tak? No nie wiem, nie wiem, ja nic nie chcę powiedzieć, ja chcę usłyszeć pana opinię. Przez to, że po raz pierwszy tam byłem, no to miałem wrażenia bardzo, bardzo jaskrawe niż przez ten czas, który znajdowałem się w Soczach. Tomasz Grędzicki, wspieram, dobra robota. Dziękuję bardzo, Tomaszu. Dziękuję. Tak, u nas w Rosji wszyscy jakby starają się jakoś odpocząć za granicą, tak? Po prostu, no, pytanie, do czego, no, o co chodzi dokładnie. Dobra, wiecie co, teraz proponuję wam wybrać, po pierwsze muszę pójść do łazienki. Czy my oglądamy dalej Zolkina, czy my teraz puszczamy Rystowicza, żeby go zobaczyć na żywo, albo kończymy Zolkina i oglądamy Rystowicza na żywo, bo Rystowicz za minutę się zaczyna. Zolkin nas lubi, czytaj czat. Tak, a gdzie jest Zolkin? Zolkin jest na czacie? Nie widzę. Zolkin do końca. Arestowicz. No, Arestowicza widzę więcej. Ale gdzie jest? Zolkin na czacie, czy o co chodzi? Bo mówicie, czytaj czat. Filip napisał. Patrzę na czat teraz. Nie, no nie ma Zolkina na czacie. Już pomyślałem, że Zolkin pojawił się na czacie.
Dobra, nie ma Zorkina na czacie. Dobra, to ja wyjdę. Zorkin ma wywiad teraz. Zorkin nie ma wywiadu teraz, to jest stream, który on puszcza w nieskończoność. Dobra, tutaj była kwestia tego, co jest lepsze, Turcja czy Soczy. Chodzi o to, że my dla siebie jako Ukraińcy dobrze rozumieliśmy, jaka jest różnica pomiędzy życiem w Rosji a życiem tam, do czego my dążymy. Dobrze rozumieliśmy to. Próbuję przytoczyć panu przykład z życia, na który można się powołać. No tutaj odpoczynek w Soczy, odpoczynek w Turcji. Jeśli pan rozumie, że w Turcji, a to rozumie nie tylko pan, a także wszyscy Rosjanie, którzy potrafią myśleć, że w Turcji można 3-4 razy taniej odpocząć i 4 razy lepiej niż w Soczy. Trzeba będą ciebie normalnie traktować, będą ci się uśmiechać, będą ci podawać normalne napoje, jedzenie. Będziesz pływał w czystym morzu, które nie jest daleko i tak dalej, i tak dalej. W odróżnieniu od Soczy, gdzie możesz jeszcze, mogą cię oszukać i to wszystko będzie jeszcze drogie i nie będzie tak komfortowo. No to na tym przykładzie mówię panu, dlaczego chcieliśmy mieszkać jak cywilizowani ludzie zamiast tego, żeby mieszkać jak w Rosji. My to rozumiemy. Ale państwo nigdy nie zrozumieją historii o tym, że myśmy mieli Majdan w związku właśnie z tym. Dlaczego? Wie pan dlaczego? Wie pan dlaczego nie zrozumiecie tego nigdy i dlaczego nienawidzicie naszego Majdanu? Jest tylko jedna przyczyna. No, dlaczego? Nigdy nie uważaliście nas za niepodległy kraj. Gdybyście nas uważali za niepodległy kraj, to byście zobaczyli Majdan, no i co z tego? No tak to wygląda. Tak? No były kraje Związku Radzieckiego. No. Gdyby w Polsce był Majdan, to byście też tam dokonali inwazji. Też by was to bardzo, bardzo by wam to przeszkadzało, że w Polsce jest Majdan. Albo we Francji żółte żylety wychodziły, żółte kamizelki, były protesty. Bardzo poważne. Przecież wam to nie przeszkadzało, dlatego że uważacie Francję za niepodległy kraj. A Ukraina nie uważaliście nigdy za niepodległy kraj. I poszło 14 rok, inwazja na Donbas, zawoalowana inwazja. A teraz już w 22 roku zaczęła się otwarta inwazja na Ukrainę w całości. No i mamy prosty wniosek z tego krótkiego historycznego ekskursu. Dopóki nie dostaniecie w pysk i dopóki nie zrozumiecie, że tutaj nie warto chodzić, że tutaj macie niepodległy kraj, który będzie mieszkał tak, jak będzie uważał sam, albo większość przynajmniej obywateli, dopóki państwo tego nie zrozumieją, będziemy cały czas walczyli. Będziecie umierać wy i będziemy umierać my. Ale my przynajmniej wiemy, dlaczego umieramy, za co umieramy, za swój niepodległy kraj. A państwo umierają za imperialne ambicje i za mokre fantazje co do Związku Radzieckiego, waszych liderów, dlatego że osobiście nikomu wam to nie jest potrzebne i to nie może być potrzebne nikomu. Albo może, jeśli ja się mylę i panu to jest osobiście potrzebne, to niech pan tu wytłumaczy, dlaczego i po co. Osobiście nie. Rozumiem pana. Dobrze pana rozumiem. Pana przesłanie zrozumiałem. No i wcześniej też. Czy mamy dobrowolną rozmowę, tak? No, czyli dobrze z panem rozmawiamy. No tak. Dobra, to zadzwońmy. Dobra, teraz jeszcze chcę pana zapytać. No pan ma tutaj taki fajny płaszcz. To na pewno trzeba zapytać,
No tak, włączyłem nagranie, pytaj. Jest to, nie pamiętam, gdzie ja to dostałem, ale po prostu w czapce byłem cały czas i gdzieś na mnie rzucili. A ta bluza, wszystko, co ja mam na sobie, to nie są moje rzeczy. Czyli tutaj pan to wszystko tutaj dostał, tak? Tutaj, wcześniej, tam gdzie byłem, tam mnie wozili, tam wszędzie. Czyli w jednym miejscu izolacji, już mnie woli panu to dali. Tak? Tak, tak. Wszyscy są starsi. Oni mają takie kanały, tak jak u was wszystkie. I oni nie mają, nie korzystają z internetu. No tak, dlatego że to są ci sami ludzie, którzy nadal mieszkają w Związku Radzieckim. Odpowiadam panu na pana pytanie. U nas zostali tacy ludzie, którzy mieszkają w Związku Radzieckim. Ostatnio wyszła babcia z radziecką flagą. Wyszła spotykać wyzwolicieli z Rosji. A tutaj przyjechali tak naprawdę Ukraińcy. Ukraińcy przywieźli jedzenie, wszystko przywieźli, dają jej jedzenie. A później, jak oni mówią, że oni są Ukraińcami, to ona im oddaje jedzenie i mówi, ja nie chcę nic. Ja myślałam, że jesteście Rosjanami. Są tacy. A tamci wzięli i podeptali jej flagę. Flagi Związku Radzieckiego, którego nie istnieje. Tak jak samo jak Związku Radzieckiego. No jakoś tak. Są takie epizody. Po prostu takich ludzi jest bardzo mało. Rozumiesz, jaki jest sens tego wszystkiego? Chodzi o to, że akcentują wam uwagę właśnie tylko na takich epizodach w waszych mediach. A tych epizodów nie jest aż tak dużo i to tyle. Jeszcze mogę zadać pytanie? Proszę bardzo. To nagranie będzie w internecie, tak? Tak, teraz jest to nagrywane. Czyli wywiad zostanie udostępniony w internecie będzie. Tak, tak, tak. Myślę, że dzisiaj albo jutro mamy dużo już nagranych, ale nie udostępniamy cały czas. Czyli staramy się udostępniać dwa wywiady dziennie, żeby ludzie nadążali za tym, żeby obejrzeć. No to zatrzymaj. Będziemy jeszcze raz sprawdzali numery. Niech zadaję pytanie. Nie mam pytań więcej, ale mówiłeś, że chcesz zadać pytanie. No to zapytałem. Aha, no tak, dobra. To zatrzymujemy. Chodzę tam, siam, dobra. Słuchaj. Jeśli nie możesz się dodzwonić, to ja jeszcze chcę pogadać. Już 15 minut próbujemy dodzwonić. Cały czas dzwonimy i tak dalej. I nam to nie wychodzi. Pytał pan, dlaczego na Ukrainie zostali ludzie, dlaczego Ukraińcy negatywnie mają negatywny stosunek do ludzi, którzy mają dobry stosunek do Rosji, tak? Którzy mają prorosyjskie poglądy, powiedzmy. Tak. Dlatego, że ci ludzie w jakim wieku głównie, którzy zostali lojalni do Rosji? No tam, gdzie pan był, tak? Widział pan tam ludzi, którzy są lojalni do Rosji. W jakim wieku są ci ludzie? 40, 50 lat. 50 i ponad. 50 i ponad, tak? Są to ludzie, którzy mają nostalgię za Związkiem Radzieckim. My, nie chodzi o to, że my ich nienawidzimy, tak jak pan mówi. Nie ma czegoś takiego. Po prostu nie wiemy, jak tym ludziom wytłumaczyć, że Rosja
Jest to, no to co panu przez ten cały czas tłumaczyłem. Nie jest to takie fajne. I Związek Radziecki nie wróci, nigdy nie będzie już Związku Radzieckiego, ale oni nie mogą tego zrozumieć. Tych ludzi jest bardzo mało. Po ostatniej inwazji teraz będzie ich jeszcze mniej. I chyba ich już nie będzie w ogóle. Tak myślę. Tak, jeśli po ostatniej inwazji u nas ktoś jeszcze nawet coś wspomni o tym, że dawajcie się, będziemy się przyjaźnili z Rosją, ta osoba zostanie pobita od razu na ulicy. Zwykłymi ludźmi, zwykła ludność go pobije. Dlatego, że wszyscy obywatele Ukrainy rozumieją, że Rosja jest, to jest brud, gówno i śmierć. A, słyszysz, tak, katują. Tak, znów katują. Katują tutaj kogoś u pana. Nie, tutaj nie katują nikogo. Nie katują. Tak? A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego znienawidziliśmy tak Rosję? To jest proste. Ostrzeliwujecie nasze miasta i nadal opowiadacie nam, że to my ostrzeliwujemy swoje miasta. Zabijacie naszych ludzi i opowiadacie, że my tu sami zabijamy swoich ludzi. Czyli jest to już szczyt po prostu cynizmu, którą można sobie wyobrazić. Nie możemy się dodzwonić. No jeszcze kilka minut czekamy i... Dobra, ten numer... Numer... To nie jest poprawny numer, który pan wymienił. 60. 60... To nie jest poprawny numer. To co to znaczy, że on nie istnieje? Teraz jest operacja specjalna i albo wojna. Wojna. Czym się różni operacja specjalna od wojny? Dla mnie pojęcie operacji specjalnej jest to... No wtedy, gdy mieliśmy terakty w naszym kraju, tam Nordost, Beslan, pierwsze września. No, była to operacja specjalna. 2-3 dni. No, terakty dokonali, wzięli pod kontrolę teatr. I to była operacja specjalna w 2-3 dni. Czyli nie wgłębiając w przyczyny Nordostu albo Beslanu, jest to operacja specjalna, czyli to jest coś, co się dokonuje szybko. Tak, ma konkretny, wyraźny cel. Mhm. Tak. No i jest wykonywane albo niewykonywane, tak? Cel inwazji na Ukrainę przez Rosję. Jaki jest cel? Teraz? Tak. Teraz. Cel. Nie wiem. Może być może. Nie no, jak pan myśli, jak pan sobie to wyobraża, przy czym może pan sam powiedzieć, jak pan uważa, to nie będzie miało żadnego wpływu. Jak pan rozumie, to jest próba donieść do Rosjan pana, widzenie pana, punkt widzenia pana jako Rosjanina, żeby oni się zastanowili, czy warto tu jechać, czy nie warto, czy nie jechać, czy warto wychodzić na demonstrację o wsparcie tego wszystkiego. Dlatego pana osobiście pytam, jak pan to wszystko widzi? Cel. No od początku, tak. No tak jak zostało to powiedziane, demilitaryzacja, denazyfikacja, no to jest napisane na papierku, ale tak naprawdę. Aha, w zasadzie, no. No nie wiem, nie mogę tego powiedzieć, jaki jest cel.
Co pan chce przekazać tym ludziom, których teraz wysyłają na Ukrainę? Tym, co chcę im przekazać, tym ludziom. Tak, no to ci, którzy tak samo jak pan tutaj weszli, nie wiedzieli, gdzie idą, albo wiedzieli, no niech się zastanowią. I nie przyjeżdżać tutaj, ponieważ tu mieszkają tacy ludzie jak my na terenie naszego kraju. Nikogo wyzwalać nie ma tu. Nikogo tu nie ma co wyzwalać. Boże, nikogo tu nie trzeba wyzwalać. Czyli Ukraina jest to niepodległe państwo, które samo sobie wewnątrz poradzi. Tak. I wy tam też sobie wewnątrz zajmujcie się swoimi sprawami, co tam macie. Tak albo nie tak. Pan ma jakieś problemy w Rosji? Tak, są, mam jakieś problemy. No to co jest ważniejsze? Zajmowanie się swoimi wewnętrznymi problemami albo dokonywać inwazji? Wewnętrzne problemy. Wewnętrzne problemy. Dobra, Dmitrij Mikołajowicz, ja już skończyłem. Jeśli pan chce coś tam dodać...